Witam Was w kulisach manipulacji. Dzisiaj przedstawię manipulację w artykule w Rzeczpospolitej, która według autora artykułu nie jest manipulacją, a zwykłym błędem. Sprawa dotyczy jednego zdania, które jednocześnie jest i nie jest cytatem. W nagłówku czytamy. Francja. Marine Le Pen zapowiada sojusz z Jarosławem Kaczyńskim w demontażu Unii Europejskiej. Do tego nagłówka nie mam zastrzeżeń. Autor artykułu widocznie tak ocenił słowa pani Le Pen. Co innego podtytuł. Jeśli wygram, podejmę współpracę z Kaczyńskim w demontażu Unii, mówi rzeczpospolitej liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen. To nie jest już sugerowanie czy opinia autora artykułu, tylko słowa pani Le Pen. Nie można tego inaczej zinterpretować. Mamy zdanie, konkretne zdanie i później dopisek, że tak powiedziała liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen. Nie mamy napisane, że to miała na myśli Marine Le Pen albo że. To zasugerowała Marine Le Pen, tylko mówi Rzeczpospolitej liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen. To nie jest błąd, to jest celowy zabieg. Mnóstwo ludzi, jestem nawet skłonny uwierzyć, że większość. Czyta tylko nagłówki i już ocenia. Często ludzie nie wgryzają się w resztę tekstu, bo po co? Skoro w nagłówku i podtytule jest jak byk napisane, że pani Le Pen chce z Kaczyńskim zdemontować Unię Europejską, i w podtytule dodatkowo jest napisane, że pani Le Pen tak powiedziała, ale w dalszym tekście nie ma już o tym mowy. To znaczy, że pani Le Pen tak powiedziała, czy nie? Według mnie wynika z tego, że jednak tak powiedziała i podejrzewam, że każdy, czytając ten tekst, tak pomyślał. W takim razie, jaka jest prawda? Sam autor artykułu tłumaczy to tak: Najpierw opisał program, o jakim opowiadała na konferencji pani Marine Le Pen, i potem napisał: Czym innym, jak nie demontażem Unii Europejskiej jest taki program. Właśnie dlatego w podtytule poniedziałkowego artykułu Takiego właśnie określenia użyłem, mówiąc o propozycji Lependla Kaczyńskiego, choć to akurat słowo nie padło na środowej konferencji, z ust liderki Frontu Narodowego. Napisanie pod w formie cytatu było błędem, za co czytelników przepraszam. Jednak samo stwierdzenie, że propozycja Le Pen jest ofertą współpracy w demontażu Unii, stanowi moim zdaniem logiczne podsumowanie stanowiska zaprezentowanego przez liderkę Frontu Narodowego. Szczerze mówiąc, to jest to zwykła bezczelność. Autor artykułu zmyślił kontrowersyjne sformułowanie, napisał, że tak powiedziała Marine Le Pen, i teraz na Nazywa to błędem. Wierzyć mi się nie chce, że autor artykułu nie wiedział, jak zostanie ten nagłówek i podtytuł odebrany. Jakie są dzisiaj tego konsekwencje? Takie, że ludzie nie dowiedzą się już prawdy. Na tym to wszystko polega. Mamy artykuł z kontrowersyjnym, fałszywym cytatem. Wykorzystujemy ten cytat w programach informacyjnych, na stronach internetowych i przez cały dzień wałkujemy temat. Ludzie na podstawie tego, co jest im przekazywane w telewizji, wyrabiają sobie zdanie. Na następny dzień autor artykułu. Mówi, że sorry, ale ten cytat to była tylko moja interpretacja. Czy myślicie, że media, które podały fałszywy cytat, dzisiaj będą wszystko prostować? Nie bądźcie naiwni. Tak to właśnie działa i niestety jest to bardzo skuteczne. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy zmyślony cytat to błąd autora artykułu w Rzeczpospolitej, czy jednak manipulacja? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, like, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku. I do usłyszenia wkrótce.